Hej, tu Adam. I Kinga. Dzisiaj robimy szyszki. Dzisiaj robimy choinkowe szyszki. Choinkowe szyszki. Tak, będziemy zmieniać takie szyszki, jak najbardziej właśnie rozłożone, większe. W ozdoby świąteczne będą przypominać takie małe choineczki. Do tego oczywiście potrzebujemy szyszki. Następnie będziemy malować je farbami plakatowymi. Jakimi? Jak choinka ma być, to może zielona, ale zielony może z jakimiś różnymi kolorami. Może to będzie w dziwnym Może być, może być. To maluj. Farbą malujemy. Więcej farby nie nakładaj teraz. Trzeba rozsmarować tę całość. Żeby nie było takiej wielkiej kulki farby. Trzymaj pędzelek, ja ci tutaj pomogę. Zobacz, o tu. Tu trzeba tą farbkę po prostu rozsmarować ładnie. Żeby nie była taka kula farby w jednym miejscu. Zobacz, tutaj się później poskleja i nie widać, tu trzeba mieć. Ile można jeszcze tą farbą, którą nabrałaś, pomalować jeszcze tutaj krzyżki, widzisz? Dużo? Co? No właśnie, tylko trzeba nie aż tak dużo na raz brać, wiesz? Tak. Tu już szyszka jest dokładnie pomalowana. Następnie, czy będziemy jeszcze dekorować naszą choinkę, to akurat Kinga wpadła na pomysł zrobienia ładnej, dużo kolorowej. Ja mam tu przygotowaną wcześniej, bo żeby dekorować, farba musi zasnąć. Tu mam taką samą, tylko po prostu klasycznie zieloną choinkę. I teraz będziemy ją dekorować przy pomocy takich pomponików. Pomponiki, karoliki. Ja będę tutaj kleju odrobinkę wyciągał. Wybierz kolor. Na pierwszą ci pokażę jak, dobrze? Ten kolor, tak? W którym miejscu będziesz chciał go przykleić? Ty będziesz łapać kinuty. Ale zostaw, żeby na stole stała, wiesz, żeby nie nosić teraz. Muszę zabierać taki sam tylko z miseczki. Tak, a wybierz taki, jaki będziesz chciał. Ja pierwszym ci pokażę, a ty później będziesz robić samą rzecz. Ty będziesz trzymać pomponik, ja będę na niego odrobinkę tutaj kleju nakładał. O, ty będziesz tak. I teraz ja przytrzymam, bo teraz nie złapiesz tego tak dobrze. W którym miejscu chcesz? Tu. Dobrze, to ja tutaj położę. Tutaj. Tylko tym klejem trzeba położyć, on będzie musiał zaschnąć. A teraz ty bierz następny. Ja ci tylko pokazam, jak to robić. Zobacz, tutaj... O, dotknąć tym klejem, widzisz? O, i teraz tym klejem przyklej do choinki. Te pomponiki są takie małe i tutaj ciężko jest tutaj tak to dobrze złapać. O, może być. To weź kolejne. A tak się prezentuje nasza gotowa choinka. Tak się prezentuje nasza gotowa choinka. Jest już gotowa, jeszcze tylko klej musi wyschnąć. Tak. Jak wszystko wyschnie, to jeszcze można tutaj tasiemkę i na przykład zawiesić jako ozdobę na prawdziwą choinkę. Bądź po prostu mieć jako taki... Ojej. Bądź można mieć po prostu taką ozdobę stojącą gdzieś na przykład na stoliku, na jakimś tutaj komodzie, w ten sposób. Na pewno to jest bardzo fajny sposób na spędzenie trochę czasu z dzieckiem, no i też jako fajna dekoracja. Więc zdecydowanie polecam, warto takie coś przygotować razem w domu. Jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie własne jakieś tego typu pomysły na wykorzystanie czy szyszek, czy właśnie zrobieniem z dzieckiem ozdób świątecznych, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej, pa pa. Pa pa. Nic mi wypadł. To zrób jeszcze raz. Pa pa. Pa pa.